robimy w Sejmie i o tym, że chcielibyśmy pracować w trochę innych warunkach pracy niż serwuje nam opozycja, bo wtedy bylibyśmy w stanie dla Poznania zrobić więcej. Oddam teraz głos panu posłowi Tadeuszowi Dziubie. No właśnie, nasza konferencja odbywa się pod hasłem pozwólcie nam pracować, bo jest nad czym. Ja może ze swojej perspektywy w trzech słowach przypomnę, co udało nam się w ciągu tego krótkiego okresu czasu, niecałych trzech miesięcy, uzyskać. Po pierwsze, co państwo bardzo uprzednie relacjonowaliście, została w Poznaniu powołana nowa placówka niemcoznawcza, której brakowało, ponieważ Instytut Zachodni ten swój charakter, Instytut Zachodni ten, który istniał do końca 2015 roku, ten swój niemcoznawczy charakter w dużej mierze stracił. W związku z powyższym, no, z naszej inicjatywy, można powiedzieć z mojej inicjatywy, ta placówka została zlikwidowana, a pod tą samą nazwą została powołana nowa. Przed nami oczywiście ogromna praca stworzenia tam zespołu ludzi, którzy to zadanie udźwigną. Przypomnę, że mimo że nowy rząd miał bardzo niewiele czasu do tego, by wkomponować poznańskie wojskowe zakłady motoryzacyjne do przygotowanej już umowy dotyczącej remontu i modernizacji polskich Leopardów, jednak w tym krótkim okresie czasu właśnie tego wmontowania poznańskich wojskowych zakładów motoryzacyjnych dokonał i w ten sposób otworzył przynajmniej perspektywę frontu pracy w tym zakresie, no nie przesadzę, jeżeli powiem, na 20 lat. Czeka przed nami praca, by w podobny sposób ustabilizować inny zakład należący do przemysłu zbiorowego, mianowicie poznański Stomil, spółkę akcyjną razem z ośrodkiem badawczo-rozwojowym przemysłu oponiarskiego, też pod nazwą Stomil. W tej chwili trwają, bym powiedział, takie dyskrecjonalne rozmowy zmierzające w tym kierunku. A zatem zakres zadań przed nami jest ogromny i powiem szczerze, że te utrudnienia, które się pojawiają ze strony opozycji, niezwykle przeszkadzają dla wykonania tej pracy pozytywnej. To tyle na razie z mojej strony. Ja to uzupełnię tylko tą listę o nasze wspólne zabiegi o Starting in Poland. Starting Poland, to państwo wiecie, o co chodzi. Fundusz Innowacyjności, trwa dyskusja, mamy silnych konkurentów. Skutek oczywiście w tej chwili trudno prognozować, natomiast wszyscy poznańscy posłowie PiSu są w tą sprawę mocno zaangażowani i podejmują, tak powiem, skoordynowane działania na rzecz tego, żeby ten fundusz usytuować w Poznaniu. Ta decyzja powinna zapaść w perspektywie półtora miesiąca. Mamy nadzieję, że ona będzie korzystna dla naszego miasta. Natomiast ja chciałem powiedzieć parę słów o wątkach europejskich, bo rzeczywiście te debaty, najpierw debata na forum Parlamentu Europejskiego, debata w Sejmie, ostatnio przedstawienie informacji przez pana ministra Szymańskiego dotyczącej prezydencji luksemburskiej oraz przedstawienie przez pana ministra Waszczykowskiego planów polskiej polityki zagranicznej. To były wątki, które były bardzo mocno obecne na forum debaty sejmowej. Ja państwu się pewnie bardziej kojarzę z działalności samorządowej i z tych aktywności. Natomiast ci z państwa, którzy pamiętają moje zaangażowanie sprzed bycia radnym Rady Miasta Poznania, być może pamiętają to, że ja specjalizowałem się w sprawach europejskich i trochę do tych spraw europejskich wracam, będąc członkiem komisji do spraw Unii Europejskiej. Te tematy są mi bliskie i o tych tematach chciałem dwa słowa powiedzieć, ponieważ one przez opozycję są akcentowane jako obniżanie rangi Polski na forum europejskim. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że tak zwana procedura dialogu wdrożonego przez Komisję Europejską, którą tak często podnosi opozycja jako poważny problem wizerunkowy Polski za granicą, jako coś, z czym mamy duży kłopot, jest procedurą, która była kwestionowana przez rząd Platformy Obywatelskiej w trakcie jej wprowadzenia w 2014 roku. Są
pisemne stanowiska rządu, w którym rząd stwierdził, że nie będzie uznawał tej procedury za procedurę wiążącą, bo nie ma ona podstaw traktatowych. Są wypowiedzi posłów Platformy w tej sprawie, którzy krytykowali te rozwiązania. A co więcej, tego typu dialog był prowadzony z wieloma innymi państwami, z Węgrami, z Rumunią, z Austrią swego czasu. I nie jest to nic nadzwyczajnego ponad standardową wymianę korespondencji. Oczywiście Polska w tej wymianie korespondencji uczestniczy, udziela wszelkich możliwych wyjaśnień, natomiast nie jest to żadnego rodzaju formalna procedura traktatowa. Jest to dialog, który Komisja Europejska ogłosiła na swojej stronie internetowej, no i to z Polską prowadzi. My w tym dialogu uczestniczymy, natomiast nie ma tu żadnych powodów do obaw wizerunkowych. Myślę, że debata z udziałem pani premier Szydło na forum Parlamentu Europejskiego, gdzie te głosy pojawiały się bardzo zróżnicowane i krytyczne, ale też wspierające polski punkt widzenia, była tego najlepszym dowodem. Druga rzecz to kwestia działalności tzw. Komisji Weneckiej. No, państwo wiecie, że z początkiem lutego będzie wizyta 8 lutego Komisji Weneckiej w Warszawie. Komisja Wenecka jest takim ciałem przy Radzie Europy, które zostało powołane po to, żeby pomagać nowym państwom, które przystępowały do tego do świata zachodnich demokracji po roku 1989 we wdrażaniu właściwego ładu konstytucyjnego, a w tej chwili jakby monitoruje funkcjonowanie tego ładu konstytucyjnego. I tutaj też opozycja bardzo często podkreśla, że to jest jakiś wielki problem, że my mamy na głowie działalność Komisji Weneckiej. Chciałem od razu też wyjaśnić, że to też nie jest niczym nadzwyczajnym, ponieważ wiele państw tych postępowań takich dialogowych z Komisją Wenecką ma szereg. No, wspomnieć tu można choćby Włochy, 3 takie postępowania, Węgry miały 13 takich dialogów, a polska sprawa jest skatalogowana pod numerem 833 w roku 2015 w grudniu zarejestrowana, co pokazuje, no, że kilkaset postępowań Komisji Weneckiej, jedno z nich dialogowe wobec Polski, nie jest niczym nadzwyczajnym. My również w tym dialogu uczestniczymy, chcemy odpowiadać na wątpliwości ewentualne urzędników europejskich, czy to Komisji Europejskiej, czy Rady Europy związane z ich wątpliwościami co do zmian wprowadzanych w Polsce. Natomiast odpowiadamy w duchu spokoju, w duchu konstruktywnego dialogu i nadawanie temu rangi jakiejś szczególnej jest nieuzasadnione. Dziękuję. Kilka słów może w uzupełnieniu tego, co mówił pan poseł Dziurek, pan poseł Szynkowski dotyczący pracy w Sejmie. W moim przypadku koncentruję się na sprawach prawnych, członkiem 3 komisji prawnych. Jeśli państwo będziecie mieli szczegółowe pytania, to chętnie odpowiem, ale ponieważ ostatnio też kilkakrotnie wypowiadałem się w wywiadach na ten temat, nie chcę tego rozwijać. Natomiast tym, co być może będzie uzupełnieniem tego, o czym mówili koledzy, jest nasza praca na terenie okręgu. Ten zeszłotygodniowy materiał WTK, który pokazywał, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości pracują, z innymi różnie bywa, chciałem państwu zilustrować też dodatkowymi przykładami, nie ograniczającymi się tylko do faktu otwarcia biura poselskiego. Wydaje mi się, że bardzo dużo wysiłku, nie tylko w tym okręgu, ale no, tu jesteśmy, więc o tym powiem, wkładamy w pracę na terenie naszego okręgu. To dotyczy Poznania, ale także dotyczy powiatu poznańskiego. Ja byłem w ciągu ostatnich 2 miesięcy w sesjach na radach gmin w połowie powiatu poznańskiego, gminach. Otworzyliśmy poza tym biurem, które tutaj państwo najlepiej znacie w Poznaniu, także kilka biur na terenie powiatu poznańskiego. Ja takie biura mam w Tarnowie Podgórnym, w Buku. Będę miał, czy wkrótce będą otwarte w Swarzędzu i w Luboniu, być może także w innych miejscach. Otworzyliśmy przy tych biurach działa Duda Pomoc po poznańsku. To jest pomoc, który był zainspirowany ideą pana prezydenta, wówczas kandydata na prezydenta, by stworzyć taką sieć biur wsparcia prawnego dla obywateli. My robimy to po poznańsku. Innymi słowy, jest to inicjatywa, która ma służyć pomocą obywatelom, ale nie jest ściśle rzecz biorąc inicjatywą prezydencką. Inicjatywa prezydencka dotyczy bardziej takich generalnych spraw, problemów, które są związane ze stanowieniem prawa. My się raczej koncentrujemy na takiej interwencyjnej pomocy prawnej. Przy każdym z tych biur, o których państwu powiedziałem,
takie biura pomocy prawnej działają bądź będą działać. Dodatkowo to jest reakcja na to zapotrzebowanie, które widzę, widzimy pewnie w cotygodniowych dyżurach poselskich. Otwieram też taki punkt doradztwa, wsparcia osób, które mają problemy ze znalezieniem pracy. Wprawdzie Poznań, powiat poznański są regionami, w których jest stosunkowo niskie bezrobocie, aczkolwiek wiemy, że jest bardzo wiele osób, które wciąż nie mogą znaleźć pracy, jakoś odnaleźć się na rynku pracy i stąd taki pomysł otwarcia takiego punktu wsparcia dla osób, które tej pracy szukają. Ważnym elementem naszej pracy, który też mogę zilustrować konkretnymi przykładami, są interwencje na rzecz wspólnot lokalnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów, które tutaj istnieją, na przykład związanych z liniami wysokiego napięcia. Miasto Kórnik od wielu lat prowadzi taki bardzo długotrwały spór z polskimi sieciami elektroenergetycznymi. W tej sprawie między innymi interweniowałem. Podobne starania dotyczą tych dwóch gmin, które najbardziej mają być dotknięte planowanym nową trasą linii wysokiego napięcia 400 kV. Mówię tu o gminach Dopiewo i Tarnowo-Podgórne. Kwestią, która także jest bardzo istotna dla części gmin podpoznańskich, są inwestycje kolejowe i wszystkie problemy, które z tym związane. Także takie interwencje na rzecz na przykład gminy Puszczykowo w ostatnim czasie prowadzę. Mówię o tym, żeby pokazać, że nasza praca nie jest tylko pracą dotyczącą spraw o randze ogólnopolskiej, ale jest właśnie bardzo mocno zakorzeniona w tym okręgu wyborczym Poznanie w powiecie poznańskim.